krawędź, lodowiec. Jesteśmy na lodowcu. Ada, uważaj, bo mi wpadniesz do przepaści. Idziemy po lodowcu w tym momencie. Tu wszędzie spękane szczeliny. Komfortu pełnego nie ma. Próbujemy powalczyć i za chwileczkę schodzimy. Naprawdę jest tak, że ja się zakochałam w miejscu, które było dla mnie nie do zakochania, ponieważ ja kocham ciepło, a tutaj po prostu odkryłam swoją nową naturę. I ja nie wiem, czy tu nie zostanę. Ale oczywiście z moją ekipą kochaną. Piękny lodowiec, nie? Niesamowite. Piękne, to jest takie miejsce. Jestem pierwszy raz na takim wysokim lodowcu, bo chodziłam po lodowcach, ale także w takiej krainie, gdzie jest pusto, jest tylko królestwo tego lodu. Niesamowite. Trykhamma. Czystego, surowego piękna.